Naszą przygodę zaczynamy w Świnoujściu i jesteśmy przy samym wejściu do portu. Stąd widać dobrze stawę młyny, czyli znak nawigacyjny w kształcie wiatraka, który jest też jednym z symboli miasta, oraz latarnię morską. Ponieważ przed chwilą widzieliśmy, że do portu zawinęli wikingowie, to właśnie na jej szczycie będziemy się przed nimi chronić. Sześćdziesięciopięciometrowa wieża wybudowana jest z żółtej cegły i jest najwyższą latarnią w Polsce. Nie stać dopiero połowa drogi. Ze szczytu doskonale widać port oraz wybrzeże wysp Wolin i Uznam. Podążając wzdłuż wybrzeża na wschód, nie sposób nie zatrzymać się w Międzyzdrojach, gdzie głównymi atrakcjami są oczywiście molo i Aleja Gwiazd, ale także Zagroda Żubrów i do niej właśnie zmierzamy. Największy ssak naszych lasów ważyć może nawet tonę. Kiedyś żył w lasach liściastych całej Europy, obecnie znajduje się pod ścisłą ochroną. Po obserwacji dzikiej przyrody udajemy się w kierunku latarni. Kikut został wybudowany na niewielkim wzniesieniu nadmorskim, dlatego można się dostać troszkę zadyszki jak się wchodzi, ale oto i on. Ze względu na jej położenie na 75-metrowym wzgórzu, jej światło jest najwyżej ulokowanym pośród świateł latarni na polskim wybrzeżu. Świeci na wysokości 91,5 metra nad wodą. Latarnia została zamknięta dla odwiedzających i nie można wejść na jej szczyt ani dostać się do środka, a rosnące wokoło drzewa powodują, że nie ma stąd tak naprawdę fajnego widoku ani na morze, ani na otaczający nas las, a podanie tych dwóch informacji zajęło mi tyle, ile obejście całej latarni dookoła. To co, idziemy na plażę? No chyba trzeba. Jednak co Bałtyk, to Bałtyk. Nawet po sezonie to te plaże to jest po prostu magia. Mój pierwszy w życiu znaleziony prawdziwy bursztyn. Nie jest okazały, ale jest mój. Jest to moja kropelka marzeń zaklęta w bursztynku. Spacerując po plaży, natrafiliśmy na dość ciekawe zjawisko, którego pochodzenia nie potrafimy wyjaśnić. Na obszarze, ja nie wiem, 20 metrów mniej więcej, są takie regularne kręgi zrobione. Żadnych śladów na nich nie było, jak tu przychodziliśmy. Jeśli ktoś wie, jakie to jest zjawisko, skąd to się wzięło, to bardzo prosimy, żeby nam wyjaśnił w komentarzu, bo nie mamy pojęcia, o co tutaj chodzi. Opuszczamy Wolin. Na naszej starej mapie zaznaczona jest latarnia morska w Dziwnowie. Jednak żadnej latarni nie znaleźliśmy w tamtym mieście. Znaleźliśmy za to atrapę. Sklep z upominkami, latarnia morska w Dziwnówku. Po drodze krótki obowiązkowy przystanek w Trzęsaczu. I jedziemy dalej. Latarnia morska w Niechorzu.
Latarnia w Niechorzu została zbudowana przez Niemców w XIX wieku na wysokiej 13-metrowej podstawie. Znowu schody, znowu dookoła, ale będą widoczki. Po pokonaniu 210 schodów podziwiamy widok na Niechorze, Rewal i okolicę. U podnóża latarni znajduje się ogród z 2-metrowymi żywopłotami. Od strony lądu budynek latarni jest widoczny z odległości kilku kilometrów. Trzecia latarnia zaliczona, jedziemy dalej. Latarnia morska w Kołobrzegu została umiejscowiona tuż przy plaży i portowym deptaku. Wybudowana została na bazie dawnego fortu. Na ścianach budynku umieszczono tablice upamiętniające rybaków, którzy zginęli na morzu, oraz żołnierzy poległych podczas obrony Polski. Na pobliskich bulwarach znajduje się pomnik zaślubin z morzem, a w porcie przy nabrzeżu zobaczyć można wojskowe okręty patrolowe. Wieś Gąski charakteryzuje się występowaniem anomalii magnetycznych, dlatego okolica nazywana jest Polskim Trójkątem Bermudzkim. Źródłem anomalii są pokłady magnetytu. Tuż przed wyjazdem kilka osób rzuciło na nas klątwę, mówiąc, żeby tylko pogoda się udała i najważniejsze, żeby nie padało. Więc pada, ale i tak niezrażeni dotarliśmy do niewielkiej miejscowości Gąski i tu ta latarnia całkiem okazała. Latarnia morska Gąski jest drugą pod względem wysokości na polskim wybrzeżu, a zbudowana została pod koniec XIX wieku. Obecnie wpisana jest do rejestru zabytków. No i jak plaża w Gąskach? A, całkiem nieźle, ale Gąski, Gąski, idę do domu. Znajdujemy się niedaleko latarni morskiej w Darłowie i tutaj oprócz latarni ciekawą rzeczą jest most, który widzicie za mną. Nie jest on standardowo zwodzony, otwierany, ale jest rozsuwany. Latarnia morska Darłówko jest umiejscowiona u ujścia rzeki Wieprzy do morza i jest budowlą najmniej przypominającą klasyczne latarnie. Prawie nie wyróżnia się na tle innych budynków. Oprócz latarni i mostu w Darłowie znajduje się bardzo ciekawa starówka i właśnie na nią się udamy. Wizytówką rynku jest ratusz i fontanna rybaka pochodząca z 1919 roku. Pozostałością murów obronnych jest brama kamienna. Na Zamku Książąt Pomorskich urodził się Erik Pomorski, król Danii, Szwecji i Norwegii. Docieramy do Jarosławca, gdzie latarnię morską wybudowano w centrum wsi w odległości 400 metrów od brzegu. Pomnik rybaka, umieszczony na placu tuż koło niej, nastraja nas na wieczorny spacer do przystani rybackiej, w której kolorowe kutry po połowach wyciągane są na piasek. Zanim pojedziemy dalej, 30 sekund dla sponsora tego odcinka, czyli dla nas. Jeśli jesteś ciekawy świata i dobrze bawisz się oglądając nasze filmy, to powinna zainteresować Cię wydana przez nas książka podróżnicza, która przeniesie Cię do krainy kangurów. Pełna kolorowych zdjęć, ciekawostek, wiedzy i humoru, idealnie sprawdzi się jako inspirujący prezent, książka do plecaka lub rozrywka na długie jesienne wieczory. Nie musisz teraz przerywać oglądania, na końcu filmu oraz w opisie pod nim znajdziesz link do naszej strony, a tam więcej informacji. Jedziemy dalej! Nowy dzień zaczynamy w Ustce, pod interesującą latarnią z czerwonej cegły. Składa się ona z ośmiokątnej wieży i tylko trochę niższego, przylegającego do niej budynku latarników. Ustka położona jest u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. W porcie i mieście znajdują się liczne domy o konstrukcji ryglowej, z których słynie cała okolica. Ustkę po krótkim pobycie oceniamy bardzo pozytywnie, a teraz udajemy się już do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie w Czołpinie znajduje się kolejna latarnia na naszej trasie, no i oczywiście słynne ruchome wydmy.
Do latarni Chopina, wybudowanej na wysokiej, zalesionej wydmie pośrodku Parku Narodowego, prowadzą długie, drewniane schody. Ze szczytu latarni rozciąga się widok na morze, lasy i piaszczyste wydmy. Obiekt został udostępniony do zwiedzania dopiero w latach 90., ponieważ tuż obok znajdowała się rakietowa jednostka wojskowa i teren był objęty tajemnicą. Latarnia położona jest kilometr od morza, do którego prowadzi malowniczy szlak przez las pełen grzybów. Po odpoczynku na plaży zwiedzamy dalej. Jedziemy do wsi Kluki nad jezioro Łebsko, gdzie znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej. W dawnej osadzie rybackiej udostępniono do zwiedzania około 20 domów w kratę. Mimo teoretycznie niesprzyjającej pogody, kontynuujemy zwiedzanie parku. Kierujemy się właśnie w stronę wydm i muszę Wam powiedzieć, że ten las nawet w deszczu i takiej mgiełce wygląda bardzo klimatycznie. Największą i najsłynniejszą ruchomą wydmą, która przyciąga tysiące turystów, jest Łącka Góra. Swoją nazwę zawdzięcza wsi Łączka, która została tutaj zasypana przez piach około 300 lat temu. Wydmy przenoszone wiatrem nieustannie wędrują po mierzei z prędkością nawet 20 metrów na rok. Do Łeby idziemy plażą i znowu wyszło słoneczko. Na kilka dni zatrzymaliśmy się w Łebie, skąd z niewielkiego pokoiku mamy widok na port. Dzięki temu codziennie o poranku od bladego świtu możemy przysłuchiwać się barwnemu żargonowi miejscowych rybaków, ale dziś już opuszczamy Łebę i udajemy się do następnej miejscowości, do następnej latarni morskiej, jaką jest Stilo. A jest ona naszą 10. latarnią morską. Za mną widzicie jej miniaturkę, a my idziemy teraz do lasu szukać prawdziwej. Jest pomalowana w 3 charakterystyczne pasy. Czarny u dołu, biały po środku i czerwony na górze. Została zbudowana na początku XX wieku i odznacza się bardzo nowoczesną, jak na tamte czasy, techniką budowy. Wieje bardzo. Trzeba się opatulić. Proszę bardzo, cyk. Cyk. I jestem gotowa. Kończymy audycję, bo będzie na pewno wiało. W sensie słownym. No, robi wrażenie ta latarnia. Stilo
chyba do tej pory najlepsza latarnia, bo i w środku bardzo fajnie urządzona, wystawy, bardzo klimatyczna klatka schodowa, najpierw metalowa, później drewniana. No a do tego przepiękny widok, ponad lasem widać i pięknie ląd oraz morze, naprawdę super. Stalowe elementy połączono śrubami, co jest doskonale widoczne wewnątrz budynku. Na przylądku Rozewie, najdalej na północ wysuniętym skrawku Polski, stoją aż dwie latarnie, stara i nowa. Ich nazewnictwo jest jednak mylące, ponieważ to stara jest obecnie działającą latarnią. Była wielokrotnie podwyższana, a obecnie jej konstrukcja to murowana podstawa i metalowa wieża. Ma największy zasięg światła na polskim wybrzeżu. Nieopodal działającej latarni znajduje się drugi obiekt, który nazywany jest latarnią nową, drugą lub Rozewie 2. To zanieczyna jakby co. Afryka dzika, dawno odkryta, welcome to. Przystanek to latarnia Jastarnia. Najniższa z polskich latarni powstała w 1950 roku w miejscu latarni zniszczonej w trakcie II wojny światowej. Jest to metalowa wieżyczka pomalowana w czerwono-białe pasy. Z oczywistych względów jest niedostępna dla zwiedzających, jest po prostu bardzo malutka i w związku z tym zajrzyjmy na plażę. Podobnie jak inne miejscowości Półwyspu Helskiego, również Jastarnia jest bardzo popularnym miejscem wśród uprawiających sporty wodne, w tym wind i kitesurfing. Hel to najstarsze miasto na Mierzei Helskiej. Warto tu zajrzeć do portu, w okarium oraz na plażę. Deptak pełny jest klimatycznych kawiarni i restauracji. W centrum, koło Deptaka, w czerwcu 2021 roku ustawiono bursztynową replikę latarni helskiej. Konstrukcja z 26 tysięcy płytek waży ponad 50 kg i ma wysokość 211 cm. Jest to obecnie największa bursztynowa rzeźba na świecie. Na szczyt prawdziwej latarni prowadzi ciekawa klatka schodowa. Trochę zawiódł nas fakt, że na szczycie nie ma możliwości wyjścia na zewnętrzny balkon, ale w zamian za to możemy przyjrzeć się dokładnie optyce zastosowanej jako źródło światła. Opuściliśmy Półwysep Helski i kierujemy się w stronę Trójmiasta oczywiście, ale po drodze zboczyliśmy lekko z trasy, aby zobaczyć niezwykłe groty mechowskie. Rzeczywiście nisko. Groty nie są za duże, są bardzo niskie, ale tworzą taki bardzo ciasny, mały labirynt. Ale ciekawy przystanek za nami i jedziemy do Trójmiasta. W Gdyni udajemy się do portu, gdzie na stałe zacumowany jest żaglowiec szkoleniowy Dar Pomorza oraz niszczyciel ORP Błyskawica, oba pełniące funkcję muzeum. Wchodzimy nawet na pokład Zawiszy Czarnego, który nadal jest czynną jednostką szkoleniową. Z Gdyni przenosimy się do prestiżowego Sopotu.
Symbolem splendoru miasta jest ekskluzywny Grand Hotel. Niedziałająca sopocka latarnia znajduje się w samym centrum kurortu, dlatego ze szczytu doskonale widać miasto, jego zatłoczone deptaki i słynne molo. Latarnia morska w Gdańskim Porcie Północnym to najmłodsza latarnia polskiego wybrzeża i jest jednocześnie kapitanatem portu. Niestety podziwiać ją możemy tylko z daleka, ponieważ znajduje się na terenie niedostępnym dla zwiedzających. W zamian docieramy do latarni Nowy Port, która zakończyła swe działania wraz z uruchomieniem latarni w Porcie Północnym i od 2004 roku jest udostępniona do zwiedzania. Podobno jest bliźniaczką latarni morskiej z Cleveland w USA, okrzykniętą najpiękniejszą latarnią Ameryki. Gdańska latarnia uważana jest za jedną z najpiękniejszych w całej Europie. Była też pierwszą nad Bałtykiem, w której zaczęto używać światła elektrycznego. Ale to nie koniec zaskakujących faktów. Po wejściu na klatkę schodową znajdujemy taką oto informację. Jest to nasza pierwsza wizyta w Gdańsku, więc poruszać będziemy się najpopularniejszym wśród turystów szlakiem. Zaczynamy na ulicy Mariackiej, która pełna jest charakterystycznych elementów architektury. Są to przedproża, czyli tarasy przed wejściami do budynków ozdobione żygaczami, inaczej zwanymi gargulcami. Naszą uwagę zwracają ozdobne płaskorzeźby. Na jednej z nich odnajdujemy papugę, podobną do znanej nam z Australii kakadu. Na innej, podczas powojennej renowacji, twórca umieścił na Księżycu radziecki łazik kosmiczny. Znajdujemy się nad kanałem Raduni, który został przekopany przez Krzyżaków na początku XIV wieku. I był on ważnym elementem ekonomii gdańskiej, ponieważ napędzał gdańskie młyny. Jednym z większych i ważniejszych był Wielki Młyn, który swego czasu był największą budowlą średniowiecznej Europy. Gdańsk jest pełen niezliczonych zabytków i detali, jednak żeby przyjrzeć się ogólnemu obrazowi miasta, decydujemy się na wejście na szczyt jednego z najwyższych i najważniejszych budynków w mieście. Właśnie dotarłam na szczyt wieży widokowej w Bazylice Mariackiej. Myliłam się, jeszcze idziemy do góry. Schodów i 81 metrów i teraz już na pewno jesteśmy na górze. Z góry podziwiamy przepiękną panoramę. W oddali dostrzec można latarnię Port Północny, a bliżej dobrze przeanalizować układ Starego Miasta, którego kupieckie ulice skierowane są w stronę Motławy. Z dołu kontynuujemy podglądanie pięknych kamienic i detali na najbardziej znanej ulicy Długiej. To tu, przy dworze Artusa, stoi słynny pomnik Neptuna, a każda z kamienic wygląda jak dzieło sztuki. Przez zieloną bramę przechodzimy na Długie Pobrzeże. Tu z mostu doskonale widać 30-metrowego gdańskiego żurawia. Krążąc wśród uliczek i zaułków, dzień kończymy pod pięknie oświetlonym Neptunem i tutaj żegnamy się z Gdańskiem. Opuściliśmy Trójmiasto.
przejechaliśmy przez Żuławy Wiślane i teraz już na Mierzei kierujemy się w kierunku ostatniej latarni na naszej drodze w Krynicy Morskiej. Mijamy budowę przekopu Mierzei i zaglądamy do kątów rybackich, żeby zrobić kolejne pocztówkowe zdjęcia oraz podpatrzeć kormorany, które tutejszym kanałem powietrznym przelatują często na żerowiska na Zalewie Wiślanym. Docieramy do ostatniej latarni, gdzie wita nas jesienne, zachmurzone niebo. Przed nami ostatnia wspinaczka po stromych schodach. Rolka na sam szczyt. I tu na szczycie latarni morskiej w Krynicy Morskiej kończymy ten odcinek. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Dawajcie znać, na których latarniach wy byliście i które latarnie wam się najbardziej podobały. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć! No to co, można powiedzieć, że zaliczyliśmy wszystkie latarnie w Polsce. Piąteczka! Jeśli obejrzałeś do końca, specjalnie dla ciebie materiał dodatkowy. W drodze na wybrzeże zatrzymaliśmy się w niezwykłym miejscu niedaleko Gryfina. Teorii na temat powstania Krzywego Lasu jest sporo. Do najbardziej rzeczowych należy ta, że drzewa posadzono i przycinano, aby nadać im odpowiedni kształt do produkcji mebli. Inna hipoteza mówi o wpływie czynników atmosferycznych, a chyba najbardziej absurdalna o radzieckich czołgistach rozjeżdżających młode drzewka dla zabawy. Pomijając przyczyny powstania, jest to miejsce niezwykłe, które zyskało w ostatnich latach światową sławę, trafiając do prasy nawet za oceanem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do opisu pod filmem, gdzie znajdziesz link odsyłający do strony z naszą książką. Do zobaczenia następnym razem!